Sponsorem programu jest Orlen. 80. edycja Tour de Pologne coraz bliżej mety. Wyścig wkroczył w decydującą fazę i jest już po 5 z 7 etapów. W klasyfikacji generalnej wciąż o końcowe zwycięstwo walczy triumfator z 2014 roku i ulubieniec polskiej publiczności Rafał Majka. Piąty dzień rywalizacji był bardzo ważny dla układu sił w klasyfikacji generalnej. Ponad 3000 metrów przewyższeni prowadzący lekko pod górkę finisz, który bywa za trudny dla zmęczonych sprinterów. Cały etap liczył sobie 199 km i prowadził z Pszczyny do mety w Bielsku Białej. Kolarze po drodze pokonali 3 premie lotne w Ustroniu, Istebny i Wilkowicach oraz 2 premie górskie pierwszej kategorii Ochocita i Salmopol. Ta druga nosi imię Joachima Holubczoka, polskiego medalisty olimpijskiego z 1988 roku. Była również premia górska drugiej kategorii zameczek. Praktycznie od początku rywalizacji byliśmy świadkami wielu prób ataków i uformowania ucieczki. Wpierw utworzyło ją 6 kolarzy: Jacopo Mosca, Andrea Peron, Jakub Kaczmarek, Maciej Paterski, Kamil Małecki oraz Fernando Gaviria. Ich śmiałe próby trwały ponad pół godziny, aż ostatecznie na dobro odjechało 5 zawodników: Mick Van Dijk, Markus Holgo, Bert van Lemberge, Tobias Andresen i Thomas de Gendt. Uciekinierzy dzielili się kolejno premiami na trasie, a w tym czasie na 80 km przed metą peleton zaczął podkręcać tempo. Wszystko za sprawą mocniejszej pracy zespołu Team Emirates, który dał sygnał do odrabiania przeszło 5-minutowej straty do liderów. Chwilę później do pomocy włączyli się również kolarze grupy Ineos Grenadiers i różnice czasowe zaczęły dynamicznie spadać. Na premii górskiej Salmopol śmiałkowie mieli już zaledwie 75 sekund zapasu nad goniącym ich peletonem. Na ulicach Bielska Białej jako pierwszy dopadnięty został Lund Andresen. Los pozostałych uciekinierów również był już przesądzony. Ostatecznie odjazd został skasowany na nieco ponad 12 km przed końcową kreską i walka o etapowe zwycięstwo rozpoczęła się na nowo. Niestety podczas rywalizacji doszło do wypadku z udziałem motocykla telewizyjnego i 4 kibiców, 2 dorosłych oraz 2 dzieci, którzy zostali natychmiast przewiezieni do lokalnego szpitala. Żadne z nich nie odniosło poważniejszych obrażeń. Kierowca motocykla i operator kamery, obaj pochodzący z Francji, z wieloletnim doświadczeniem w relacjonowaniu wyścigów World Touru, odnieśli niewielkie obrażenia. 5 km przed metą peleton intensywnie zwolnił na wieść o wypadku. Mogło to wyglądać jak ponadkilometrowa neutralizacja, na którą nieoficjalnie zgodzili się sami kolarze z czołowych grup. Upadków nie brakowało także na finiszu. Kto ich uniknął, mknął dalej do mety. W końcówce wielką pracę wykonali kolarze Ineos Grenadiers, którzy chcieli pomóc Michałowi Kwiatkowskiemu odrobić straty. Metę pierwszy minął jednak reprezentant Holandii Marin van den Berg. Drugi był Słoweniec Matej Mohorič z ekipy Bahrain-Victorius, zaś podium na trzeciej lokacie uzupełnił Portugalczyk João Almeida z Team Emirates. Michał Kwiatkowski zaś otarł się o podium, kończąc etap na 4. miejscu. Liderem klasyfikacji generalnej Orlen pozostał Matej Mohorič, który ma 12,16 sekund przewagi nad kolejną João Almeidą oraz Rafałem Majką. Słoweniec utrzymał również fotel lidera w klasyfikacji Energa Grupa Orlanda najlepszego sprintera. Koszulkę w popularne grochy dla najlepszego górala przejął zaś Markus Holgo z zespołu Lidl Trek. Miano najaktywniejszego kolarza uzyskał reprezentant Polski Patryk Stosz, a najlepszym zespołem pozostała drużyna Rafała Majki Team Emirates. Meta 80. Tour de Pologne coraz bliżej. 6, przedostatni etap to jazda indywidualna na czas w Katowicach na dystansie blisko 17 km z metą przy dobrze znanym wszystkim katowickim spotku. Sponsorem programu był Orlen.